Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przeskoczyć bez względu na to, ile byśmy nie mieli pieniędzy. I pieniądze są tym, co nie daje nam żadnej gwarancji, że w tych akurat przestrzeniach będzie się układało dobrze. Jedną z tych przestrzeni są nasze dzieci. Jeśli jesteś rodzicem, mamą, tatą, to nagranie będzie dla ciebie. Jest to jedno z wielu nagrań, które zapewne pojawią się w najbliższym czasie. Ponieważ kilka lat temu rozpoczęłam bardzo głęboki proces, swój wewnętrzny proces, ale też i zmianę kierunku prowadzenia innych osób w chwili, w której odkryłam system Human Design i odkryłam, czym on jest. Oczywiście, jak każda inna osoba, która pierwszy raz styka się z tą nauką, byłam w takim miejscu, gdzie chciałam wszystko na szybko. My ludzie jesteśmy bardzo specyficznymi istotami, ponieważ my chcemy szybko, 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 już teraz natychmiast. Zmiana, 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 zmiana. Pędzimy, pędzimy, pędzimy. Dzieje się to, bo jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, z tego, co się dzieje w naszym życiu i z tego, jak to życie wygląda, to jest raz, a z drugiej strony chcemy pozbyć się bólu, który jest. I te szybkie działanie ma nam to zagwarantować, jak robimy coś szybko i mamy nadzieję na szybki efekt, to mamy nadzieję na szybkie uleczenie i na szybkie uzdrowienie. Nie ma czegoś takiego jak szybkie uleczenie i szybkie uzdrowienie, ponieważ to, gdzie jesteśmy, miejsce, w którym jesteśmy, jest miejscem, do którego dotarliśmy i docieraliśmy przez lata. To nie jest coś, co zadziało się w jedną noc. To była zbieranina wielu, wielu różnych naszych decyzji, wielu działań, które były poprzedzone naszymi myślami, emocjami, odczuciami i nawarstwione zdarzeniami, które były ze sobą bardzo mocno powiązane i w efekcie czego dotarliśmy do miejsca, do którego dotarliśmy. Ale dzisiaj chciałabym skupić się na dzieciach, na relacjach z dziećmi, bo to jest bardzo kluczowe, ponieważ tak jak powiedziałam, dla mnie odkrycie nauki Human Design było gigantycznym zdarzeniem, które sprawiło, że wiele rzeczy w moim życiu musiało zmienić kierunek i nawet jeśli bardzo nie chciałam, a uwierzcie mi, że były takie momenty, kiedy bardzo nie chciałam, to zewnętrzne okoliczności sprawiały, że to stare, które przez wiele lat funkcjonowało, po prostu przestało działać i przestało przynosić efekty i chcąc nie chcąc wiedza, której ziarenko zostało zasiane w mojej w moim sercu, chciałam powiedzieć, że w mojej głowie, może w mojej głowie nie do końca, bardziej w moim sercu, ziarenko wiedzy związane z Human Design powolutku kiełkowało, kiełkowało, kiełkowało i w chwilach takich, gdzie poszukiwałam odpowiedzi, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś wygląda w ten sposób, w jaki wygląda i co jest rozwiązaniem i jak wprowadzić zmiany w swoim życiu, wtedy przychodziła wiedza Human Design. I dzisiaj chcę do tego nawiązać. Chcę nawiązać do momentu, w którym nieważne co robisz w swoim życiu, twoje dziecko jest wiecznie niezadowolone. Twoje dziecko wiecznie narzeka. Czy to dziecko, czy to nastolatek. Może w wieku nastoletnim będzie to bardziej zauważalne. Jest wiecznie niezadowolone. Natomiast jeśli zatrzymasz się na chwilę w tym miejscu i dasz sobie taką dosłownie chwilę na rozmyślanie i poczucie, jak było w poprzednich latach, jak to twoje dziecko zachowywało się w poprzednich latach, jakie ono było. Jeśli pozwolisz sobie na rozpoznanie tego, ile rzeczy kupowałaś lub kupowałeś, aby twoje dziecko było szczęśliwe, ile zachcianek spełniałeś, nad iloma rzeczami się zastanawiałeś, co jeszcze możesz ze swojej strony zrobić, by ono było szczęśliwe, by ono było zadowolone i ile takich rzeczy się zadziało. Jeśli na chwilę się zastanowisz nad tym i spróbujesz przeanalizować te lata życia swojego dziecka, oczywiście tutaj może się od razu wiele rzeczy się pojawi, zapewne one mają swoje przesłanie i ważne miejsce w całej tej drodze naszego życia. Rzeczy takie jak twoje poczucie winy ewentualne, które
które mogło sprawiać, że byłaś pchana lub kierowana w stronę podejmowania pewnych decyzji, w stronę kupowania, spełniania zachcianek. Natomiast nie o tym jest dzisiejsze to nagranie, ponieważ praca z wszelkiego rodzaju traumą czy emocjami to jest temat oddzielny, na którym ja początkowo bardzo mocno się skupiałam, ponieważ sądziłam, że to jest rozwiązanie. Natomiast w pewnym momencie osobiście dotarłam do takiego punktu, kiedy nie miałam już innego pomysłu, ponieważ nic już nie działało. Miałam wrażenie, że w moim życiu pewne rzeczy zostały wyczyszczone już na tyle, że powinny przynieść efekty w relacji z moimi dziećmi. Moje dwie córki są kompletnie skrajne. Chcę, żebyście tutaj dobrze mnie zrozumieli, żebyś ty mnie dobrze zrozumiała i ty mnie dobrze zrozumiał, jeśli jesteście rodzicami. Żebyście zrozumieli, że nie ma tutaj winnych. Nie ma tutaj winnych. Nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Nie ma, że jedno dziecko jest właściwe, a drugie dziecko jest niewłaściwe. Nie ma, że jedno dziecko jest normalne, a drugie dziecko jest nienormalne. W tym wszystkim chodzi o zrozumienie, kim jest twoje dziecko, ale też i zrozumienie, kim ty jesteś, bo być może nie tylko twoje dziecko się tak zachowuje. Być może ty masz takie odczucia, że jesteś wiecznie niezadowolona, że nie możesz znaleźć takiego poczucia stałego szczęścia, cieszenia się z tego, co masz. Być może to w twoim życiu, a może twój partner lub partnerka taka właśnie jest, a może twoi rodzice tacy byli albo wciąż tacy są. Więc to nagranie jest nie tylko dedykowane dla rodziców. Ono jest dedykowane dla każdej osoby, która ma jakiekolwiek relacje z drugim człowiekiem, gdzie ten drugi człowiek, czy to dziecko, czy dorosła osoba, przejawia cechy niezadowolenia, wiecznego niezadowolenia, marudzenia, narzekania, doszukiwania się pesymistycznych cech we wszystkim, co się dzieje w życiu. Ja odnoszę to do relacji rodzic-dziecko, ponieważ tu występuje bardzo duża iluzja, bardzo duże zapętlenie i rodzic ze swoją miłością rodzicielską oczywiste jest, że chce dla dziecka jak najlepiej. Natomiast w pewnym momencie dociera do takiego punktu, jeśli bardzo dobrze się stara, a wierzę, że wielu z was jako rodzice stajecie na rzęsach, żeby swoim dzieciom zapewnić wspaniałe życie. W pewnym momencie dociera do takiego punktu i często jest to punkt, w którym dziecko zaczyna stawać się nastolatkiem, kiedy pomysły się kończą. Pomysły w postaci zarówno wydawania pieniędzy, kupowania materialnych rzeczy, jak i pomysły względem twojego rozwoju osobistego lub twojego uzdrawiania. I te pomysły, kiedy one się kończą, kiedy wszystko, co przyszło ci do głowy, zostało wdrożone, a efekt nie jest osiągnięty. I tu uwaga, czego my szukamy jako efektu? My szukamy jako efektu tego, by nasze dziecko było szczęśliwe. My chcemy, by nasze dzieci były zadowolone z życia, by widziały życie w pozytywnych barwach, ponieważ tak rozumiemy szczęście. I każdy rodzic, tak chciałabym domniemać, jakby nie będę wchodzić tutaj w tą przestrzeń rodziców, którzy tacy nie są, ponieważ to wideo prawdopodobnie do nich nie trafi. Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka szczęścia, tylko jako rodzic większość z nas nie wie, czym jest szczęście dla dziecka, ponieważ nie wie, kim jest jego dziecko. Co to znaczy? To znaczy, że, i tu podam ci bardzo szybki i prosty przykład, jak sprawdzić pierwszą rzecz, jeżeli twoje dziecko jest wiecznie niezadowolone, wiecznie marudzące, wiecznie nieszczęśliwe, wiecznie szukające tych negatywnych stron życia. Zrób jego wykres Human Design. Bezpłatny wykres. Jak wejdziesz na moją stronę internetową sylwiapupek.com, masz tam taką zakładkę Free Human Design wykres. W skrócie to zaznaczyłam, ponieważ przełożenie na polski powoduje, że te zakładki się robią bardzo długie i się jedna na drugą zapętla. Więc kiedy wejdziesz tam, jest możliwość pobrania bezpłatnie wykresu Human Design. Wykres Human Design
W tym nagraniu nie będę się w to zagłębiała, czym to jest. Tutaj na moim kanale znajdziesz nagranie, a jego link podepnę w opisie do tego wideo, gdzie opowiadam, czym naprawdę jest nauka Human Design, ponieważ to jest potężna rzecz, która pozwala nam przebudzić się z iluzji, w której żyjemy, ciągłego gonienia, pędzenia przez życie i poczucia, że szczęście gdzieś jest na zewnątrz. Więc kiedy wejdziesz na moją stronę internetową i wykonasz wykres Human Design swojego dziecka, żeby to wykonać, potrzebujesz jego imię lub imiona. Nazwisko musi być rodowe, czyli moment, w którym twoje dziecko przyszło na świat, to, co zostało nadane temu dziecku, imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia i godzina urodzenia oraz miejsce urodzenia. To są dane, które są potrzebne, by wprowadzić je do systemu. Kiedy wypełnisz formularz i wprowadzisz te dane, automatycznie będziesz mogła pobrać wykres. I teraz jak spojrzysz na ten wykres Human Design, to chciałabym, abyś znalazł tam nazwę taką, która brzmi definition lub definicja, w zależności od tego, czy będzie to po polsku, czy po angielsku. I będzie tam albo split, albo single. Kiedy masz na wykresie split definition, oznacza to jedno, że twoje dziecko zawsze będzie doświadczało w swoim życiu niezadowolenia. Taka jest jego natura. I ono zawsze będzie szukało drogi i sposobu na to, by być zadowolone, by być szczęśliwe. Natomiast jego naturą jest to, że będzie widział świat i życie w szarych barwach i często będzie widziało negatywną stronę. Twoim zadaniem jako rodzica jest to, by po pierwsze zrozumieć swoje dziecko i zaakceptować je takim, jakim jest, nie próbować na siłę go zmienić, ponieważ to będzie bezzasadne i nieskuteczne. A drugą częścią ciebie jako rodzica jest to, by nauczyć dziecko, że ma siebie akceptować takim, jakim jest, że to jest ok, to jest jedna strona, ale z drugiej strony może być szczęśliwe w tym, jak się czuje i jakie jest. Kiedy zrozumie, kim jest. Więc to ta pułapka, w którą często i rodzice, i dzieci wpadają, to pułapka kupowania materialnych rzeczy i zaspokajania materialnych potrzeb po to, by czuć się szczęśliwym. Takie dziecko, kiedy wpada w ten nasz świat, świat, w którym są laptopy, iPady, skutery elektryczne, i wiele, wiele różnych zachcianek. Markowe buty, markowe ubrania, markowe plecaki, markowe kosmetyki. Kiedy my w to wszystko wpadamy i dorzucimy do tego świat social media, to co się dzieje dla takiego dziecka, to takie dziecko wiecznie będzie miało nadzieję, że jeżeli zrobi to lub to, albo to i to i to, to wówczas będzie czuło się szczęśliwe. Ono to robi, ono to dostaje, ono to kupuje. I efekt jest taki, że to, co otrzymuje, jest na chwilę. I nie napełnia je szczęście. I teraz, kiedy spojrzysz z drugiej strony na wykres swojego dziecka, w centrum tego wykresu, który się nazywa body graph, w centrum tego wykresu jest romb, kształt rombu. To jest jedyny kształt rombu na całym wykresie. Figura, która jest w centrum wykresu, na który patrzysz. Jeśli ten rąb jest biały lub niekolorowy, to jest dla ciebie druga wskazówka, ważna wskazówka, że twoje dziecko, natura twojego dziecka jest taka, że ono będzie szukało miłości. Ono wiecznie będzie szukało miłości. I ono wiecznie będzie szukało kierunku dla siebie, kierunku dla swojego życia. Natomiast to, że ono szuka tej miłości i szuka tego kierunku, kim ma być w tym życiu, co ma zrobić, co ma robić, co ma osiągnąć, kim się stać, czy gdzie pracować, czy jaką szkołę wybrać, a potem pracę, a potem partnera czy partnerkę. To, że ono szuka,
to nie znaczy, że ono w pewnym momencie znajdzie i się nasyci. Jest to niekończące się poszukiwanie. Niekończące się poszukiwanie. To znaczy, że jeżeli szukamy na zewnątrz tego, jeśli twoje dziecko szuka na zewnątrz napełnienia, to ono go nie znajdzie, ponieważ to jest iluzja. I zrozumienie tych dwóch rzeczy, to co ma tobie dać jako rodzicowi lub tobie jako człowiekowi, kobiecie, mężczyźnie, jeżeli patrzysz na swój wykres lub jeżeli patrzysz na wykres innej osoby, to ma dać przede wszystkim zrozumienie, okej, to jest to, kim jest ta osoba. To nie jest złe, to nie jest negatywne, to nie jest po to, żeby kogoś oskarżyć, ocenić i to nie jest po to, żeby kogoś zmienić. To jest po to, żeby kogoś zrozumieć. I kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, kiedy to jest nasze dziecko, my jako rodzice mamy ogromny, gigantyczny wpływ na jego przyszłość i na to, jak ta przyszłość będzie wyglądała i jak ono będzie widziało siebie w tej przyszłości. I w momencie, kiedy my rozumiemy siebie, kiedy rozumiemy dziecko, możemy wesprzeć je w tej drodze. Z pierwszą rzeczą, jeżeli kupujesz i spełniasz zachcianki swojego dziecka i wciąż nie widzisz w jego oczach zachwytu, wciąż nie widzisz w jego oczach wdzięczności, masz poczucie, że nieważne co zrobisz, ono nigdy nie jest szczęśliwe. Spójrz na wykres w systemie Human Design. Zobacz, jak wyglądają te dwa elementy. Centrum tożsamości, czyli ten rąb, który jest w centrum bodygrafu, i definition, definicja. Czy jest single, czyli pojedyncza, czy jest split, czyli podzielona. Ponieważ podzielona definicja mówi o tym, że człowiek, który ma w sobie pewne energie, człowiek, dorosły, dziecko, zawsze doświadcza w życiu niezadowolenia i zawsze szuka dopełnienia, szuka w jaki sposób może poczuć się dobrze, w jaki sposób może poczuć się pełnią, ponieważ ta podzielona definicja oznacza, że w nim, wewnątrz dziecka, wewnątrz dorosłego człowieka jest podział. Pewne elementy nie są ze sobą połączone. I szukane jest, to jest zachowanie, które dzieje się nieświadomie. Poszukiwany jest sposób na to, by te elementy ze sobą połączyć, aby stworzyć wewnętrznie całość. I kiedy zobaczysz wykres i zauważysz któryś z tych dwóch elementów, to ma to tobie dać świadomość, kim jest twoje dziecko. To jest pierwszy krok, a drugim krokiem to, żeby ta świadomość przełożyła się na twoje decyzje. Na decyzję, czy dalej chcesz postępować tak, jak postępowałeś lub postępowałaś, czy chcesz coś zmienić. I zmiana, do której ciebie zapraszam, nie ma płynąć ze złości, z furii, z wściekłości, że tyle lat, tyle poświęceń, że ty to, tamto i owamto. Jeśli tak czujesz, weź głęboki wdech. Wiem, jakie to jest uczucie. Weź głęboki wdech i zrób krok w bok. I kiedy następnym razem twoje dziecko będzie niezadowolone, będzie nieszczęśliwe, powiedz, że je słyszysz. Że je po prostu słyszysz. Że ma prawo tak się czuć, że to jest okej. I zapytaj je, czy jest coś, czego od ciebie potrzebuje. Czy jest coś, co możesz dla niego, dla niej zrobić. Jeśli będzie to kupno nowej zabawki, nowego gadżetu, powiedz, pomyślę. Ponieważ to nigdy nie da zaspokojenia, to nigdy nie da napełnienia wewnętrznego. To jest tylko iluzja. Iluzja, do której jest pchane twoje dziecko, które wierzy, że kolejna zabawka, kolejny gadżet sprawi, że będzie się czuło inaczej. 8 sierpnia rozpoczynamy Akademię Human Design. Jest to program mentoringowy. Program, do którego przygotowywałam się bardzo długo.
program mentoringowy dedykowany rodzicom, dedykowany dzieciom, dedykowany nastolatkom, dedykowany kobietom, mężczyznom, osobom w relacjach i osobom, które są singlami. Jest to program, którego celem, bardzo głębokim celem jest zrozumienie siebie, zrozumienie swoich bliskich, zrozumienie swoich dzieci, zrozumienie na takim poziomie, który pozwala puścić, który pozwala odpuścić oczekiwania, pretensje, żal, niespełnione obietnice, smutek, który pozwala na to, by zrozumieć, kim jesteś i kim są bliscy dookoła ciebie. Te osoby, z którymi tworzysz relacje, te, na których ci zależy, te, które pojawią się w twoim życiu. Jest to program, który pozwoli ci odkryć prawdziwego siebie, prawdziwą siebie i zobaczyć, kim jest również twoje dziecko. Ponieważ my, jako dorośli, mamy już w sobie bardzo dużo uwikłań i uwarunkowań i programów narzuconych, ale nasze dzieci, wiele z nich może rozpocząć ten proces wyjścia z tych programów i osiągnąć sukces w tym wyjściu, jeśli my jako rodzice będziemy rozumieli, kim są nasze dzieci. Jednak tak jak powiedziałam, ten program jest nie tylko dla rodziców, ponieważ on pozwala wrócić do domu. On pozwala poczuć się jak w domu, on pozwala poczuć takie wewnętrzne, tak, to jestem ja. Wow, więc to jestem ja. A więc to dlatego. A więc to dlatego. Zapraszam Ciebie. Pierwszy miesiąc jest miesiącem bezpłatnym po to, byś mogła poczuć, czy to jest w ogóle kierunek dla Ciebie. I ten pierwszy miesiąc również będzie traktował o fundamentalnych, podstawowych elementach zrozumienia w systemu Human Design, zrozumienia siebie w systemie Human Design, ponieważ to jest nic innego jak nauka, którą zostaliśmy jako ludzie obdarowani prawie 40 lat temu, po to, by odnaleźć szczęście w sobie. I do tego Ciebie zapraszam.